Moi drodzy przyjaciele, przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej, którzy przyszliście prosić o Boże błogosławieństwo dla uczelni, dla profesorów, studentów na początku nowego roku akademickiego, tak jak przychodzimy tutaj co roku, aby w ten właśnie sposób przy ołtarzu Eucharystii, na którym uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa, ofiara Wielkiego Piątku, rozpocząć nowy rok akademicki. Jest to wspaniała Boża okazja do tego, żeby sobie przypomnieć tę podstawową prawdę, o której nam mówi Chrystus, kiedy mówi: kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Że powołanie profesora, nauczyciela akademickiego, studenta jest rzeczywiście Bożym zamiarem i powołaniem, które daje człowiekowi Bóg. Chcemy także wspomnieć te szczególne konteksty, w których rozpoczyna się nowy rok akademicki obecny, który się zaczął 1 października. Takim kontekstem dla nas i dla was na uczelni ważnym jest niewątpliwie 40-lecie wyboru Jana Pawła II na papieża. To jest ten człowiek, który nie tylko jest i był honorowym doktorem waszej uczelni, naszej uczelni, ale równocześnie to jest ten, z którego inspiracji sprzed pontyfikatu i w trakcie pontyfikatu czerpią wszyscy, którzy się pochylają nad sprawami nauki, nad sprawami kształcenia młodego pokolenia. Ktoś powiedzieć w tym miejscu tylko jedno: 20 lat temu prawie dokładnie ten papież wydał encyklikę Fides et Ratio, która jest encykliką wręcz fundamentalną dla środowiska profesorów, uczonych, środowiska studentów. Nie tylko podejmuje papież w tej encyklice refleksję nad teologią i nad tym, żeby teologię uznawać jako jeden z racjonalnych sposobów poznania, podejmuje refleksję nad rozumem, wielorako dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, zagrożonym z jednej strony przez zastąpienie go ideologią, a z drugiej strony przez redukcję i ograniczenie tylko do tego wymiaru liczenia się tych dziedzin, tej nauki, która jest empirycznie weryfikowana. Ale papież podejmuje także w tym dokumencie, w tej encyklice, problem relacji wiary i rozumu. W tym kontekście, o którym mówimy na początku nowego roku akademickiego, trzeba wymienić także stulecie odzyskania niepodległości, tę szczególną datę roku 1918. Bo za to przede wszystkim Bogu dziękujemy, że także dzięki ludziom nauki Polska po 123 latach potrafiła się odrodzić i była dobrze przygotowana, żeby podjąć te wszystkie zadania suwerennego państwa. Bo gdybyśmy chcieli dziękować za całe to 100 lat, to nie jest to 100 lat niepodległości, przynajmniej połowę tego okresu. Przez to, jak się ukształtowała ta historia, byliśmy nie do końca suwerenni, a czasem wręcz zniewoleni. W czasach wojny, w czasie powojennym, 45 lat tamtego okresu. Ale przecież właśnie w tym stuleciu żył, działał, był człowiekiem Polski, człowiekiem Kościoła, wasz patron, kardynał Stefan Wyszyński, o którym też nie powinniśmy zapominać nigdy, ale także nie powinniśmy zapominać w przededniu czy na początku tego roku akademickiego, który dzisiaj przyjmujemy i rozpoczynamy. I wreszcie tym kontekstem, który jest i który, o którym słyszę na każdej inauguracji, gdzie jestem, to jest wejście w rok, który jest rokiem istotnym reformy szkolnictwa wyższego. Wiele nadziei na to, że uczelnia, że nauka
będzie lepiej, bardziej jeszcze służyć prawdzie, służyć człowiekowi, służyć społeczeństwu, ale także tu i ówdzie słyszane obawy, lęki, niepokoje. Musimy być ludźmi nadziei. Każda reforma się nie dokonuje przez przepisy, ale tylko wypełniają ją i realizują ją ludzie. I dlatego od ludzi ona w jakimś najistotniejszym sensie będzie zależała. I trzeba też o tym pamiętać, że człowiek, który jest mocny, także instytucja, która jest mocna, tak jak mocny, zdrowy człowiek nie boi się schodów, potrafi na nie wchodzić bez problemu, nie są dla niego problemem, tak myślę, że wy, ludzie uniwersytetu, jesteście mocni, a więc z nadzieją, że służy to jak najlepszej sprawie, której wszyscy przecież chcemy, bo któż nie chce dobrej nauki rozwiązującej najważniejsze problemy, któż nie chce dobrego kształcenia młodego pokolenia. Wszyscy tego chcemy. Chodzi tylko o to, żebyśmy potrafili mądrze, roztropnie, z odwagą i z roztropnością włączyć się w to, co nas czeka. Pozwólcie jeszcze moment, kilka myśli wynikających z dzisiejszych czytań przerwnych dla was, dla waszego środowiska, dla panów księży, pań profesorów, dla studentów. U początku nowego roku chciałoby się powiedzieć tak, jak w dzisiejszej Ewangelii ludzie przychodzą i stawiają najważniejsze pytania. Do Pana Jezusa przyszedł człowiek i postawił pytanie niewątpliwie dla człowieka najważniejsze. Panie, co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Się zbawić. Nieważne, że albo mało ważne, że to pytanie postawił z nieszczerej intencji, podchwytliwie, żeby Pana Jezusa podwycić w mowie, ale popatrzmy, jak odpowiada mistrz, jak odpowiada Pan Jezus. Od strony formy odpowiada bardzo poważnie. Poważnie potraktował to pytanie, niezależnie od jego motywów, i poważnie na nie odpowiedział. To jest pierwsza droga. Do nas ludzi, do profesorów, do mistrzów, do biskupa, do księdza, do ojca, do matki. Młodzi przychodzą z różnymi pytaniami. Czasem motywacja nie jest taka czysta, czasem są to pytania podchwytliwe, czasem pytania po to, by dokuczyć. Co robi wtedy prawdziwy mistrz? Traktuje każde pytanie poważnie i daje na nią poważną, na to pytanie poważną odpowiedź. Taką odpowiedź o miłości, która jest najważniejsza w tym, aby osiągnąć życie wieczne, udzielił Pan Jezus temu człowiekowi. On był dociekliwy jednak dalej, a może chciał się troszkę usprawiedliwić i pyta się, któż jest moim bliźnim. I wtedy otrzymujemy tę przepiękną przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie. Nie jest to odpowiedź naukowca, nie jest to odpowiedź dydaktyka, ale jest to obraz, przypowieść, która mówi o tym, kto jest bliźni. Znamy tę przypowieść bardzo dobrze, jest to przypowieść bardzo znana i ona nas uczy przede wszystkim tego, że miłość musi być konkretna. Nie może być zamknięta i zostawiona tylko w słowie. Każdy, który mówi, że kocha, musi to uwidocznić sposobem życia według Ewangelii takim, żeby ten drugi widział i odczuwał, że doznał pomocy. Miłość Samarytanina była konkretna. Drugiej rzeczy, której nas uczy ta przypowieść, jest to, że wtedy, kiedy chodziło o pomoc, o konkret, zawiedli ci, którzy powinni pomóc, przeszli. Pomógł obcy. Ten obcy nie zawiódł. To jest także taka prawda, która mówi o tym, że nie zawsze ten, który ma Ewangelię na ustach, ma monopol na czynienie dobra. To dobro czynią ludzie, którzy są obok nas. Czasem czynią go równie skutecznie, a nawet skuteczniej niż my to czynimy. I to jest ta nauka, która się kończy konkluzją. Idź i ty czyń podobnie.
Jeszcze jedna myśl, moi drodzy, z dzisiejszego niezwykle ciekawego, głębokiego i ważnego czytania z listu świętego Pawła do Galacji. Jest jedna Ewangelia. Nie ma innej Ewangelii. Ta, którą wam głosiłem, Ewangelia Chrystusowa. Są co najwyżej ludzie, którzy sieją za nim. Obok Ewangelii, przeciw Ewangelii. Jakby dziś czytamy te słowa tak, że są one aktualne w każdym czasie i także w naszym czasie, w naszej rzeczywistości. Nie ma innej Ewangelii, jest jedna, którą głosimy, według której żyjemy, próbujemy żyć, natomiast zdarzają się ludzie, niestety my też czasem do nich należymy, którzy obok Ewangelii czy przeciw Ewangelii sieją zagłę. I to jest, myślę taka, która dotyczy nie tylko uniwersytetu, ale dotyczy wszystkich nas, chrześcijan, żebyśmy byli tego świadomi. Bo oprócz tego zamętu, który się zdarza, o tym także mówi święty Paweł, zdarza się także to, że ludzie tak głoszą Ewangelię, żeby się przypodobać nie Bogu, tylko przypodobać się ludziom. Czyli ją przyprawiają. Czyli ją próbują na różne sposoby osłonić. A czasem milczą, przestają głosić Ewangelię, naukę Kościoła, z obawy, z lęku, czy z chęcią owego przypodobania się. I to też jest bardzo ważna i wielka przestroga, która, gdyby postawić na miejscu słowo Ewangelia, postawić uniwersytet, to w całej rozciągłości mogłoby się to także odnosić. Zamiast służyć prawdzie, zamiast służyć posłudze myślenia, bo to jest cel uniwersytetu i to jest także cel tych zmian, które proponuje się na początku tego roku akademickiego, zamiast służyć prawdzie, zdarza się czasem, że służy się z pewnym przymrużeniem oka, czy z pewnym przypodobaniem się ludziom, bo mówi się to, co ci ludzie chcą usłyszeć, natomiast wtedy uniwersytet uczelnia przestaje być pewnym punktem odniesienia dla ludzi, którzy w zagubionym świecie patrzą na uniwersytet jako na latarnię, do której można przyjść i w świetle światła tej latarni zobaczyć swoje życie, być pewnym, że nie jestem prowadzony po żadnych manowcach, czy nie służę z żadnym sprawom, które są drugie, trzeciorzędne, ale że rzeczywiście jestem pewnym punktem odniesienia, tak jak pewnym punktem odniesienia dla naszego życia jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, jedna i nie ma innej. Bracia i siostry, módlmy się za uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, za wszystkich jego profesorów i studentów w czasie tej mszy świętej, którą sprawujemy.